Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Pan odpowiadał za drogi wojewódzkie. No, ja odpowiadałem za gminę Latowicz. I od tamtej pory nasze drogi zawodowe ciągle się krzyżowały, przecinały. I te lata były dla mnie doskonałym doświadczeniem do tego, aby móc przyjmować kolejne wyzwania i pełnić określone funkcje i role. Bardzo serdecznie panu dziękuję za to wszystko, co czynił pan dla dobra mieszkańców naszego powiatu, dla ich bezpieczeństwa, również dla tych, którzy nasz powiat odwiedzali, którzy przejeżdżali przez nasz powiat. Dziękuję panu za pana życzliwość, dziękuję za ogromne zaangażowanie w realizację zadań i za takie naprawdę ludzkie podejście do problemów. Andrzeju, przyjacielu, współpraca z tobą była dla mnie ogromną przyjemnością i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będę mógł korzystać z owoców tej współpracy. Za to wszystko bardzo serdecznie ci dziękuję. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich państwa i w imieniu wszystkich radnych, w imieniu zarządów, w imieniu wszystkich, którzy z panem mieli możliwość współpracy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Życzymy, aby ten nowy czas, ta nowa droga życia, na którą pan wkroczył, była czasem takim dobrze spędzonym, dobrze przeżytym, żeby był wreszcie czas na zrealizowanie planów i pomysłów tych wszystkich, których nie udało się zrealizować w trakcie pełnienia funkcji, bo obowiązków pan miał dużo. To trzeba przyznać, a drogi powiatowe na terenie naszego powiatu, no chyba nie ma drugiej osoby, która by znała lepiej od pana. Pan je poznał w każdym niemalże metrze, już nie mówiąc o kilometrach. Andrzeju, wszystkiego najlepszego, serdecznie ci dziękujemy i prosimy, żebyś nie wyłączał się, nie przestawał w dalszym ciągu aktywnie współpracować z nami. Zostawiasz na terenie powiatu mińskiego piękny ślad w postaci wielu, wielu dziesiątków kilometrów wykonanych na wierzchni, ale również no, wielu obiektów mostowych, które tak z taką pasją realizowałeś, bo to, jak sam mówiłeś, to twój konik. No i to są rzeczy, które na długo tutaj pozostaną. Ale najważniejsze jest to, że pozostawiasz w naszej pamięci bardzo dobry wizerunek człowieka, uczciwego człowieka, zaangażowanego człowieka, który swoją pracę zawodową wykonywał z ogromną pasją. Wszystkiego najlepszego. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Naprawdę bardzo dziękuję za te miłe słowa, jakie usłyszałem od pana starosty. Rzeczywiście, tak jak pan starosta tutaj powiedział, te nasze drogi spotkały się w
bardzo szczęśliwy. Ja pracuję w drogownictwie 44 lata. Początkowy okres pracowałem w strukturach Generalnej Dyrekcji, w Administracji Państwowej, no i 20 lat w powiecie. I muszę tutaj jednoznacznie powiedzieć, że będę milej wspominał na pewno pracę w samorządzie niż w administracji państwowej. Po prostu te prace, które się wykonywały, one były wykonywane bliżej dla społeczeństwa. Panie starosto, panu dziękuję za te miłe słowa. Dziękuję panu za zaufanie, za to, że mogłem po prostu kierować tym zarządem przez 20 lat, za opiekę nad tym zarządem. Praktycznie zabezpieczyliśmy sprzęt zarządu, który w całości został zakupiony przez powiat. Pobudowana została nowa siedziba dla administracji. Także zarząd praktycznie w tej chwili działa z majątku, który po prostu państwo tutaj przyjmowali na sesjach zakupów. No i oczywiście ta nowa siedziba, która została pobudowana. Panie starosto, dziękuję panu też za taką osobistą pomoc, bo było wiele spraw różnych, wiele spraw ciężkich. Pan pomagał mi osobiście. Ja od pana się uczyłem dużo w pracy z samorządem. Dlatego, że po prostu przyszedłem do samorządu praktycznie no, mało przygotowany, jeżeli chodzi o pracę w samorządzie. Dziękuję bardzo serdecznie zarządowi powiatu. Zarząd powiatu to jest w zasadzie ustawowym zarządcą dróg. Bardzo częste spotkania z zarządem powiatu, który ukierunkowywał działalność zarządu dróg powiatowych. W wielu kwestiach pomagał po prostu w tej pracy. Także bardzo serdecznie dziękuję tym panom, którzy obecnie są w zarządzie, a także są panowie, którzy byli w poprzednich zarządach, no bo to są po prostu już któraś kadencja. Dziękuję też panom, panom radnym za to, że za te częste spotkania nie stroniłem od tych spotkań, dlatego że to po prostu pomagało mi w mojej pracy. Państwo przynosili mi informacje takie, które po prostu zgłaszali radni, przepraszam, nie radni, tylko mieszkańcy powiatu. Stąd wydaje mi się, że ta działalność była taka ukierunkowana na potrzeby społeczne mieszkańców powiatu. Szanowni Państwo, drogownictwo to jest szeroka dziedzina. Dziękuję też pracownikom Starostwa Powiatowego, szczególnie jeżeli chodzi o kierowników wydziałów, sprawy gruntowe, sprawy środowiskowe, sprawy decyzji, pozwoleń na budowę. Tutaj też ta współpraca układała się naprawdę bardzo dobrze. Także dziękuję Państwu serdecznie. Ja po prostu odchodzę na emeryturę, oczywiście z samodzielnej decyzji. Po prostu, to już jest odpowiedni wiek, natomiast jeżeli chodzi o drogowców, to oni są zarażeni tą tematyką. Ja na pewno mnie będzie bardzo ciężko tak skończyć z tą tematyką drogową. Także dziękuję Państwu serdecznie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.